Pierwsza praca i przyjazd do Wilna. Ojciec od roku 1904 do 1906 pracował na nowo budującej się kolei żelaznej wiodącej Siedlec do Bołogaje w głąb Rosji. Przebiegała ona przez Połock i Mołodeczno. Odcinek ten budował inżynier Wieleszyc z Wilna, Litwin. Odcinek od Parafionowa do Budsławia budował inżynier Honorowicz, Polak z Wilna, z ramienia inżyniera Wileńszczyca. U niego właśnie pracował ojciec jako starszy cieśla, mający nadzór nad innymi pracownikami ciesielskimi i stolarskimi. Początkowo ja także pracowałem przy ojcu, prowadząc wykazy dzienne pracowników oraz sporządzałem listy płacy. W 1906 roku inżynier Honorowicz przyjął mnie do swojej pomocy ku wielkiemu mojemu zadowoleniu. Praca moja była urozmaicona. Często jeździłem do Połocka lub innych miast dla załatwienia różnych spraw w zastępstwie pana inżyniera Honorowicza. Poza tym ja wynajmowałem okolicznych mieszkańców do wożenia budulca drewnianego z lasów zakupionego oraz innych materiałów budowlanych. W dni sobotnie pomagałem wykonywać wypłaty robotnikom. Wówczas mój ojciec zarabiał miesięcznie 60 rubli. Ja też pobierałem wynagrodzenie miesięczne 60 rubli. Ponadto miałem dochody przy zwózce budulcu po 10 kopiejek od metra sześciennego. Które to wynagrodzenie mnie wyznaczył pan inżynier Honorowicz jako gratis za wynajmowanie wozaków o 20 kopiejek taniej od ceny płaconej poprzednio. Wywiązywałem się z moich obowiązków ku wielkiemu zadowoleniu inżyniera Honorowicza. Z zbieranych sum zakupiłem sobie porządne ubranie oraz zaoszczędziłem kilkasetek rubli. Ponadto każdego miesiąca dawałem matce po 20 rubli na potrzeby naszej rodziny. Roboty budowlane przy budowie kolei zostały zakończone pod koniec 1906 roku. Wówczas na skutek prośby mojego ojca inżynier Honorowicz zabrał mnie ze sobą do Wilna celem umieszczenia w szkole technicznej do zdobycia wiedzy technika budowlanego. Po przyjeździe do Wilna i zamieszkaniu u pana inżyniera Honorowicza po kilku dniach wybuchł generalny strajk, jaki miał miejsce w całej Rosji. Było to początkiem rewolucji. Koleje i wszystkie urzędy państwowe, fabryki i różne przedsiębiorstwa handlowe, szkoły były nieczynne jako objęte strajkiem. Policja także kilka tygodni była nieczynna. Zamiast policji nad bezpieczeństwem miasta czuwała milicja, zorganizowana przez organizacje polityczne, jak Polską Partię Socjalistyczną i Bund, Partię Żydowską. Milicja miała czerwone opaski na rękach i pałki. W mieście Wilnie życie całkowicie zamarło. Pociągi nie przychodziły i nie odchodziły. Poczta i telegraf, będąc nieczynne, uniemożliwiały komunikowanie się ludności między sobą. Natomiast odbywały się masowe wiece i pochody demonstracyjne z żądaniem obalenia ustroju samodzierżawco-carskiej Rosji. Wówczas rząd carski, chcąc zaspokoić wrzenie rewolucyjne, wydał manifest do narodu. W manifestie tym zapowiedział zwołanie Dumy, inaczej Sejmu, ogłoszenie amnestii, zmniejszenie liczby lat służby w wojsku. Ja, nie mając co robić oraz możliwości powrotu do domu, bowiem techniczna szkoła także była nieczynna, do której uczęszczać nie mogłem, zwiedzałem i poznawiałem miasto Wilno, które mnie się bardzo, bardzo podobało i pociągało. Zwiedziłem wszystkie kościoły, tak piękne i wspaniałe. Szczególnie mnie podobały się katedra świętego Jana, Ostra Brama, kościół świętego Ducha. Zwiedziłem Górę Zamkową, Górę Trzechkrzyską, lasy okoliczne, Zakręt, Belmont.
cmentarze Bernardyński i Rosyn, targi miejskie i temu podobne. W Wilnie wówczas mieszkało Polaków 70 tysięcy, Żydów 60 tysięcy, Rosja 19 tysięcy, Litwinów do 2 tysięcy, pozostałych narodowości do 3 tysięcy. Razem było mieszkańców do 154 tysięcy. Tak dużo wspaniałych miast znam, Rzym, Londyn i Paryż ma sławę, i droga niezmiennie jest nam, zrodzona od nowa Warszawa. Ale na świecie jest miasto, gdzie Wilia toczy swój bieg, gdzie czar zaułków skrywając ich bieg z parków zielenią się zrasta. Stare wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice. Tu Belmont na spacer już zwie, trzy krzyże na górze jaśnieją, tu Rosa co śpi w wiecznym śnie, nad sercem marszałka boleje, mgła u stóp zamku się ściele. To nie zwierzyniec wśród drzew, park bernardyński wsłuchuje się w śpiew starej ulicznej kapeli. Wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice. Dziś mało już dawnych jest nas, dzielnice nowe są u nas, migają oknami wzdłuż tras, Lazdinaj, Szyszkinie, Żirmunaj, wdziera się ryk samochodów w miasto wyrwane ze snu. Więc gdy mi smutno, powrócić chcę znów tam, gdzie są te wiecznie młode. Stare wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice. Lecz się najbardziej wami zachwyca, stare wileńskie ulice.